Polska w ciągu roku przeżywa wiele historycznych bitew, potyczek i wydarzeń z udziałem żołnierzy z okresu na przykład I wojny światowej. Mowa o rekonstrukcjach, które przygotowywane są z coraz większym rozmachem i dbałością o szczegóły. Tutaj co obóz to inna historia. Odtwarzamy taki okres, który troszkę jest może zapomniany, bo to minęło te 100 lat z haczykiem. Ta pierwsza wojna gdzieś już tam, no, można powiedzieć, troszkę w świadomości ludzkiej gdzieś tam odeszła. My natomiast tak przybliżamy ten okres, który jest niesamowicie ciekawy właściwie, bo tutaj nie ma może tej mechaniki, nie ma jeszcze czołgów, które gdzieś tam dopiero później troszkę weszły. Szczególnie ten front tutaj wschodni, w którym tak naprawdę brało też udział bardzo dużo Polaków, bo zapominamy, że Polska była w tym momencie pod zaborami i wszyscy Polacy, którzy byli jako poddani, prawda, czy cara, czy jakiegoś tam cesarza, byli zmuszeni do służby też w tamtych armiach. No często zdarzało się tak, że Polak stawał przeciwko Polakowi w okopach i tutaj no, tym pokazać tę historię od strony troszkę takiej właśnie innej. Elementy pana stroju? Możemy coś o tym powiedzieć? No ja tutaj odtwarzam oficera carskiej armii w stopniu sztabskapitana. No to już jest taka, powiedzmy, szarża jakaś tam, no może nie najwyższa, no ale już tutaj dowodzę całą też drużyną. No i tu wyposażenie, które mam na sobie, no to jest wszystko też tworzone od podstaw właściwie, szyte, elementy są pewne oryginalne zbierane. No i staramy się tu stworzyć jak najbardziej taki wierny obraz właśnie z tamtej postaci. Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości, mawiał Piłsudski. Jestem praprawnukiem Adama Piłsudskiego, brata marszałka Józefa Piłsudskiego. W 2011 roku ciotka Jaraczewska Piłsudska Jadwiga, córka marszałka, prosiła mnie, żebym zaczął coś działać z legionami, bo nikt tego nie otwarza w Polsce. I tak od 2011 roku do dziś dnia otwarzam formację legionów Józefa Piłsudskiego. Ta postać jest dowodem na to, że historia nie musi być nudna. W pewnym momencie miałem fajnego nauczyciela historii w podstawówce, który nam pokazywał historię organoleptycznie. To znaczy przynosił różne fajne eksponaty, szable i tak dalej i wciągnęło nas to bardzo, szczególnie mój rocznik właśnie z podstawówki. I teraz po x latach, jak już jestem tym magistrem historii wojskowości, stwierdziłem, że będę jeździł po szkołach, też z bronią, w mundurze i wiem, że 100%, że więcej wyniosą z tego niż 45 minut tej lekcji historii z podręcznika, który jest okrojony i to bardzo. Jest pan tutaj sam, czy z jakąś grupą, z którą działacie? Dzisiaj jestem ja i kolega, jeżeli chodzi o moją grupę rekonstrukcji historycznej, właśnie 1. Pułku Piechoty 1. Brygady Legionów Polskich. Ogólnie nas jest do 15 osób. Mamy też szpital polowy, punkt werbunkowy Legionów Polskich, pocztę polową Legionów Polskich. Bazujemy na pamiątkach, bo od strony mojej mamy też podpułkownik Legionów Polskich. Zostawił troszeczkę tego, że tak powiem, dorobku z I wojny światowej i bazuje też na tych materiałach. Także dzięki temu mamy żywą lekcję historii nie tylko dla młodzieży, ale też dla dorosłego pokolenia. Jak dzieci reagują? Dzieci są zapatrzeni, że tak powiem, jak przysłowiowy na święty sakrament w kościele. To znaczy, jak nauczyciele mnie się później po każdym wykładzie pytają, jak ja to robię, że przez godzinę, dwie potrafię skupić ich na tyle uwagę, że jest cisza. Można usłyszeć nawet muchę nieraz na sali i mnie, jak mówię. I oni się później nauczyciele właśnie pytają, jak ja to robię, że oni mnie słuchają. A to instytucja śledczo-sądownicza utworzona w celu wyszukiwania, nawracania i karania przy użyciu łóżka do naciągania czy krzesła czarownic. Od nadmiaru tych wrażeń można stracić głowę. Ale nie to, że czarownica, moi drodzy, to jeszcze ją głowa boli, a ja leczę bóle głowy. Oj, boli, boli. Na kolana. Przed katem każdy głowę chyli, bez względu na stan. Będę patrzeć. Nie patrzę, bo ja nie mogę się patrzeć, bo to możesz na mnie zły urok rzucić. Jak ja nie lubię tej roboty. Lubicie tę pracę? Lubimy. Tak. Należycie do jakiejś grupy rekonstrukcyjnej? Tak, jesteśmy tak dwuosobową trupą katostwonyskie. Staram się odtwarzać do okresu polowań na czarownicy, czyli okresu 1650 rok, nie? Ale generalnie kat urzędował od XIII wieku do XIX. A skąd takie zainteresowania? No ja się tym bawię już 18 lat. Zainteresowania były po prostu z nienacka, bo chciałem być rycerzem, jak to, ale nie dopuszczono mnie ze względu na to, że po pierwsze nie umiałem władać bronią i po drugie miecza nie miałem, a miałem mnóstwo czerwonego materiału, więc pomyślałem, a może zostanę katem?
No i zostałem katem, gdy media zaczęły mnie pytać o coś o kacie, nic nie potrafiłem powiedzieć, więc zacząłem grzebać w literaturze. No dzisiaj mam prywatną biblioteczkę katowską o wartości gdzieś około 4000 zł i tam szukam inspiracji i też poznałem takiego doktora, który się zajmuje, doktora historii, który się zajmuje jurysdykcją karną na Dolnym Śląsku i podsyła materiały. Oczywiście ja się przez to szkolę i posiadam wiedzę, a po drugie, no jeżdżę sobie po europejskich muzeach tortur i tam wszystko doglądam naocznie. Dawny sąd? Do sądów to należała inkwizycja, tu jest przedstawiciel tej inkwizycji. Ja byłem tylko wykonawcą wyroków. Tak, kat tak sam sobie nie mógł nikogo torturować ani męczyć. Najpierw musiał zapaść wyrok, który ja te wyroki zatwierdzałem, czy przesłuchiwania prowadziłem. Moim zadaniem głównie to jest śledzenie herezji i czarownic. Bo tam dla mnie, jak ktoś tam komuś ukradnie jakieś coś tam, garnek czy cokolwiek, to dla mnie to żadne przestępstwo. Ja poważniejszymi sprawami się trudnię. Nie zwykłymi tam, tylko czarownice, herezja. To narzędzie tak od razu mówi, że ziemia jest płaska. Wszyscy się przy tym narzędziu przyznają do prawdziwego poglądu. Ziemia jest płaska. A na tamtym urządzeniu wszystkie kobiety się przyznają, że są czarownicami. Także bardzo pomocne mam te narzędzia. Bez nich to ciężko byłoby mi cokolwiek zrobić. To jedyna wyjątkowa taka trupa w Polsce. Waldemar von Bolkenhain, inkwizytor generalny na Śląsk. Jürgen Bimberstein z rodu Flaschenstein. Mając 4 lata zobaczyłem w telewizji film Krzyżacy i tak właśnie te zakute łby przypadły mi do gustu, obudziły we mnie jakieś takie poczucie właśnie wartości chrześcijańskich, ale też heroizmu i tak się to zaczęło. Czy często występujecie z waszymi grupami? Jest zainteresowanie? Powiem tak, w ostatnich czasach to się staje coraz bardziej znane, powszechne i tak, często jeździmy właściwie co weekend, jest gdzieś w Polsce jakiś zjazd, jakiś turniej, także staramy się to robić jak najczęściej i staramy się tym żyć, bo to nasza pasja. Kilkakrotnie udało mi się w Chorzowie wygrać turniej, również na Śląsku wygrywam wiele turniejów, zarówno w konwencji Miecza Długiego, jak i Miecza i Tarcz. A skąd takie zainteresowania? Jak to się wzięło? Oj, no to jest chyba standardowa historia u każdego. Jakieś, powiedzmy, dziecięce zamiłowanie do walki bronią, czy ogólnie do zbroi, czy no, jakieś tak każdego młodego człowieka gdzieś na jakimś etapie ciągnie w tym kierunku, mi się to po prostu przedłużyło. Jak się walczy takim mieczem? Czy to jest ciężko nauczyć się tej walki? No to jest kilka lat treningu. Przede wszystkim kondycja, siła ramion, wytrzymałość. No jest to wiele godzin spędzonych na sali treningowej. Czy możemy stawiać tutaj na pana? Już ponad. Myślę, że można. Właściwie leworęczny zawodnik, co jest naszym utrudnieniem dla jego przeciwników. Stop już odciął brzemień i otworzył zasłonę swojego przeciwnika. Grupy rekonstrukcyjne przyciągają wielu obserwatorów i mają rzesze stałych fanów, biorących udział w tego typu wydarzeniach niezależnie od miejsca organizacji. Rycerze dzisiaj na brak pracy nie mogą narzekać.